Rozmowa dnia. Kolejnym gościem Sygnałów Dnia jest teraz Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Witam bardzo serdecznie. Witam panią, witam państwa. Równie, może jeszcze bardziej serdecznie niż pani mnie. Panie przewodniczący, no, od decyzji Komisji Europejskiej już trochę czasu minęło, nie za dużo, no ale być może pojawiła się jakaś refleksja, jakieś nowe opinie, przemyślenia w ramach, nazwijmy to, brukselskiej administracji w tej sprawie. Jeżeli chodzi o kwestię Unii Europejskiej, to w tej chwili wszystkie organa Unii pogrążyły się w świątecznych wakacjach. Natomiast też wszyscy wiedzą, że wbrew temu, co w Polsce czasem się mówi, różni dziennikarze to mówią, żaden artykuł 7 nie został uruchomiony. Nie został, ponieważ Komisja Europejska zwróciła się do Rady o rozważenie, żeby to nastąpiło, ale w wymiarze arytmetyki politycznej jest to trudne, ponieważ trzeba w Parlamencie Europejskim 2/3 głosów eurodeputowanych, co będzie do osiągnięcia dla wrogów Polski bardzo trudne, a w Radzie Europejskiej aż 22 państwa muszą poprzeć uruchomienie tego artykułu, przy czym Polska nie bierze udziału w głosowaniu, a więc 6 krajów musi, uwaga, nie tyle zagłosować przeciwko, nawet może się wstrzymać, a nawet przedstawiciele tych krajów nie muszą przyjść na głosowanie, co pewnie w niektórych przypadkach nastąpi, żeby ten próg obniżyć. W związku z tym wrogowie Polski mają twardy orzech do zgryzienia w takim oto sensie, że będzie im niełatwo uzyskać większość wymaganą do Ja zadałam pytanie o te ewentualnie jakieś nowe przemyślenia, nowe refleksje, które mogły się pojawić, dlatego że pojawiło się dużo artykułów na przestrzeni tych ostatnich 2 dni, które sugerują, no oczywiście atakują też Polskę, ale mówią też o tym, że jest to trudna sytuacja dla Unii Europejskiej w ogóle, więc no być może jest tak, że w tym ferworze ataku na Polskę, a na pewno z nim mamy do czynienia, jednak komuś przyjdzie do głowy, że może lepiej takich głębokich podziałów w Unii Europejskiej nie kopać. No, z całą pewnością, tym bardziej, że jest przed nami dyskusja, debata o przyszłości Unii Europejskiej. Ona ma się zakończyć do końca tego roku. Na to się umówiliśmy jeszcze w pierwszych miesiącach tego roku. I ta debata w cieniu ostrych konfliktów wewnętrznych, bo przecież Polska też ma swoich sojuszników w Unii, no będzie bardzo źle wróżyła jednolitości i w ogóle przyszłości Unii Europejskiej, bo będzie czytelnym pokazaniem na zewnątrz bardzo ostrych podziałów. To w interesie Unii, nie tylko Polski, ale Unii jako takiej nie jest. I myślę, że szefowie najważniejszych państw wcześniej czy później będą musieli to zrozumieć, aczkolwiek z drugiej strony uważam, że zajmowanie się Polską była na szczycie Rady Europejskiej w piątek, zeszły tydzień temu równo, taka deklaracja kanclerz Niemiec i prezydenta Francji, no, była po to, że pani kanclerz Niemiec nie chce, aby zwracano uwagę na to, że przez 3 miesiące prawie nie jest w stanie utworzyć nowego rządu w największym kraju członkowskim Unii Europejskiej, a prezydent Francji nie chce, żeby mówiono o tym, że musi rządzić we własnym kraju dekretami, ma permanentny stan wyjątkowy i olbrzymi spadek poparcia dla własnej osoby. Więc panie przewodniczący, a powróćmy jeszcze, powróćmy do tej
unijnej arytmetyki, bo to nie jest tylko parlamentarna arytmetyka, 2/3 w Parlamencie Europejskim, 4/5 w Radzie Europy. I teraz tak, na głosy których państw możemy ewentualnie liczyć przy założeniu od tego, o czym pan powiedział, że tu nie chodzi tylko o to, żeby ktoś był przeciwko, może się wstrzymać, może w ogóle nie przyjść. Bułgaria. To Bułgaria obejmuje, zdaje się, od stycznia prezydencję unijną. Bułgarzy podobno w rozmowach z polskimi politykami deklarują, że oni pozostaną neutralni, że nie będą chcieli się angażować ani po jednej stronie, ani po drugiej. Czyli głos na nas, tak? Jest taka zasada, że kraj, który sprawuje prezydencję, z definicji powinien być neutralny. No, powinien, ale nie zawsze sporach. Tak było. Niestety taka praktyka natomiast nie zawsze jest. Generalnie liczymy na kraje naszego regionu, bo ten wyraźny taki konflikt między starą Unią, piętnastką, a nową Unią jest faktem. Takie patrzenie z góry pełne arogancji i wyższości ze strony krajów, które wcześniej stworzyły jeszcze Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, potem EWG, a te, które doszlusowały po 2004 roku, no to jest faktem. I myślę, że w interesie właśnie naszych bliższych, dalszych sąsiadów w regionie leży to, aby Polska nie była na cenzurowanym, bo dziś Warszawa, a jutro Budapeszt, czy Praga Czeska, czy Bukareszt. Akurat sytuacja w Rumunii też jest rozważana przez Komisję Europejską. A spójrzmy w takim razie na północ. Litwa, Estonia. No, zwracam uwagę na bardzo twarde oświadczenie przewodniczącego Sejmasa, czyli Sejmu Litewskiego, który kilkanaście dni temu wypowiedział się w sposób, powiedziałbym, bardzo jednoznaczny, jak na dyplomację, że ingerowanie we wewnętrzne sprawy Polski jest pewnym nadużyciem i nie jest to po myśli naszego sąsiada, czyli Litwy. W związku z tym podkreślam, tutaj nie chodzi o to, że czy nas ktoś kocha, czy nas nie kocha, bo miłość w polityce zagranicznej, to pojęcie nie występuje. Natomiast jest w interesie tych krajów, żeby nie było takiej sekwencji, że dzisiaj Komisja Europejska albo, mówiąc bardziej precyzyjnie, to polityczna praktyka, że nie tyle Komisja Europejska, co te największe kraje w Unii Europejskiej, Niemcy, Francja, zebrają się za Polskę, a jutro zebrają się za Węgry, Czechy czy inne państwa. Oczywiście raczej za regionu, ale nie tylko, bo przypomnę wypowiedź niedawno premiera Hiszpanii. Właśnie o Hiszpanii chciałam dopytać, bo znamy już wyniki wyborów w Katalonii. Wygrały partie separatystyczne. Około 76% głosów zdobyły wszystkie razem. Czy nie jest tak, że paradoksalnie te problemy hiszpańskie nam sprzyjają? Bingo, pani redaktor, bingo. Właśnie jest dokładnie tak, jak pani mówi, ponieważ już w sierpniu szef rządu Królestwa Hiszpanii, ni stąd, ni zowąd, parę tygodni przed referendum, ale w kontekście Polski, przed referendum w Katalonii, powiedział, że Komisja Europejska nie powinna nadmiernie ingerować wewnętrzne sprawy poszczególnych krajów członkowskich. Oczywiście doskonale wiedział, że dzisiaj Warszawa, jutro Madryt. Problem ten hiszpański ból głowy z Katalonią będzie prowadził Madryt do tego, aby właśnie przeciwstawiać się sytuacji, gdy Bruksela w sposób taki bezpardonowy wtrąca się we wewnętrzne, suwerenne sprawy poszczególnych krajów członkowskich. Skądinąd doskonale rząd w Hiszpanii wie, że na przykład w Parlamencie Europejskim tymi, którzy najbardziej bronią prawa Katalonii do suwerenności czy niepodległości są, uwaga, politycy z Belgii, a konkretnie z Flandrii. Jak rozumiem, oni uważają, że dziś Katalonia, jutro Flandria. W związku z tym myślę, że właśnie dlatego tutaj możemy także na Hiszpanię liczyć. Mhm. A jeszcze jest mała Malta, która zdaje się jest w kolejce po Polsce do tego, żeby wobec niej zastosować różne nieprzyjemne chociaż na Radzie Europejskiej w zeszłym tygodniu, w końcu zeszłego tygodnia, czwartek, piątek, już trochę jakby zelżała ta presja
Brukseli na La Valette, na Maltę. Natomiast oczywiście tak, Malta jest na cenzurowanym. Generalnie być może będziemy mogli mówić o pewnej solidarności krajów, tutaj także dołączy tu Rumunię, które dzisiaj są, no nazwijmy to, źle widziane przez Brukselę, ale generalnie chodzi o pewną zasadę. Zasadę taką, że dla przyszłości Unii Europejskiej nie jest dobrze, gdy Komisja Europejska jest omnipotentna, gdy tak naprawdę drapieżnie zawłaszcza kompetencje poszczególnych krajów członkowskich. I ostatnie pytanie na koniec, dlatego że Rada Europejska będzie decydować o sprawie Polski najprawdopodobniej w lutym, prawda? Przyszłego roku. To tak mniej więcej będzie ścieżka. Nie sądzę, żeby to było w agendzie styczniowej. Czy w lutym to zobaczymy? To się jeszcze pewno okaże. No dobrze, ale kto będzie prowadził te obrady? To obrady Rady Europejskiej prowadzi obrady bardzo dużo zależy. Donald Tusk, no właśnie, dopóki były to stanowisko premier, ma, bo szef Komisji Europejskiej Juncker uważa, że pan się spodziewa, czego pan się spodziewa po Donaldzie Tusku? No niczego dobrego, ponieważ Donald Tusk udowodnił, że tak naprawdę nie chce być ambasadorem Polski w Unii, tylko jest ambasadorem Unii Europejskiej w Polsce wobec Polski. Kropkę. Jest tak naprawdę instrumentem czy zakładnikiem największych krajów ich często antypolskiej polityki. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości był państwa i moim gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia.